Aldona, gdzie ty jesteś do cholery? Pojawił się? Tak, dokładnie. Mówiłaś, że przyjedziesz jak najszybciej. Jesteśmy w drodze, zaraz będziemy. Dobra, czekam. Paweł Włodak? Stój! Stój, mówię! Stój! Stój, bo strzelam! Stój! Stój! Ręce! Puszczaj! Dawaj go! Ja nic nie zrobiłem! To dlaczego uciekałeś? Bo nie wiedziałem, że jesteś z psiarni. Myślałem, że jesteś od tego typa, któremu kasę wiszę. Co jest tam i tu ciemnie? Co robiłeś wczoraj o 5:45 rano, co? Nie wiem, spałem. Nie kłam. Kojarzysz te dzieciaki? Czy ja wiem? Wiemy, że porwałeś tę dziewczynę i tego chłopaka. Wczoraj rano ze stacji benzynowej mamy nagranie. Ja no dobra. Zawinąłem ich ze stacji. Ale nic im nie zrobiłem. Gdzie oni są? Pytam się ciebie, gdzie oni są? Okej. Maciek, spokojnie. Hej, spokojny będę w grobie. Gadaj. Wracałem od kumpla. Byłem lekko wstawiony. Podjechałem na stację po szlugi. Patrzę, a tam ta niunia stoi, całkiem sama. I co, postanowiłeś się zabawić, tak? Taką miałem pierwszą myśl. Od 5 lat nie miałem kobiety. Dopiero co z pierdla wyskoczyłem. No i zaraz tam wskoczysz. Nic jej nie zrobiłem. Obiecuję. Ciekawe. Otrzeźwiałem, gdy mi ten gość do auta wskoczył. A co ty do mnie chrzanisz? Prawdę mówię. Kazali się zawieźć do najbliższego hostelu. Grozili, że inaczej policję wezwą. Co ty chrzanisz? Kazali się zawieźć pod najbliższy hotel lub motel. Przy drodze. Odstawiłem ich. A co to był za motel czy hotel? Zapomniałeś? Na wyjeździe na Olkusz. Taki żółty napis. Nie pamiętam już. Dobra, dawaj go do radiowozu. Ale za co? Nie dyskutuj! Ja nic im nie zrobiłem! Ciekawe.